Chciałbym także bardzo serdecznie przywitać internautów, tych, którzy nas będą oglądać, a oglądają nas wierzący, bracia i siostry, praktycznie rzecz biorąc na wszystkich kontynentach świata. A więc wszystkim Wam ślemy tu, z tego miejsca, z ustronia serdeczne pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa. Rozważamy temat, jakim jest Duch Święty. Dzisiaj wejdziemy na bardzo trudną dziedzinę, tak to trzeba powiedzieć, na swego rodzaju pole minowe w cudzysłowie, bo dzisiaj będziemy mówić na temat języków, na temat glossolali, a więc będziemy mówić na temat języków. I trzeba przyznać, że ten temat, jak niewiele innych, wywołuje niesamowite kontrowersje, wywołuje różnice zdań wśród dzieci Bożych. I nie ma się co dziwić, bo tak się zaczęło na samym początku. Proszę zwróćcie uwagę, jak się to zaczęło. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale czytamy, że po raz pierwszy w historii Kościoła, w ogóle po raz pierwszy, 120 osób zgromadzonych w górnej sali modliło się przez 10 dni i w końcu, jak czytamy, nadszedł Dzień Zielonych Świąt, wszyscy byli na jednym miejscu, powstał nagle szum jakby wiatru gwałtownego i dalej czytamy, że zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym tam, gdzie byli zgromadzeni. I teraz zauważcie postawę ludzi. Jaka była ta postawa podczas tego pierwszego historycznego wydarzenia? Oto czytamy w drugim rozdziale wierszu 12 i 13. Gdy ci mówili innymi językami, zbiegł się niesamowity tłum, bo to się odbywało akurat podczas pielgrzymki. I oto co czytamy. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? To jest jedna grupa, która się zdumiała, która nie potrafiła sobie tego wytłumaczyć, co to znaczy. I ja ich absolutnie rozumiem, bo przecież to się wydarzyło po raz pierwszy w historii świata, że taka gromada ludzi mówiła innymi językami. Nie będąc więc pewni, co to jest, zapytywali siebie samych, głośno to artykułowali, wyrażali, co to jest, co to może znaczyć. Ale zwróćcie teraz uwagę na wiersz 13. Inni zaś, nie rozumiejąc, co to jest, podobnie jak ci pierwsi, drwiąc mówili, młodym winem się upili. A więc już na samym początku glosolalia, mówienie innymi językami, wzbudziła kontrowersję, napięcie. Jedni zdumieli się tym faktem, byli pełni zdumienia, podziwu, co to jest, pytali, a drudzy z góry młodym winem się upili, szaleją, w głowach się im poprzewracało, są nietrzeźwi. I taki był początek. I trzeba przyznać, że na przestrzeni historii Kościoła ludzie dzielą się na te dwie postawy. Jedni są zafascynowani językami, może niekiedy aż za bardzo, fanatycznie, bez jakiegoś rozsądku. Tak się zdarza, zwłaszcza w kręgach charyzmatycznych, a drudzy, nie rozumiejąc, nie wiedząc o co chodzi, gorszą się i krytykują. I cóż, no nieszczęście się wydarzyło na początku XX wieku. Być może niektórzy wiecie, w tym momencie, kiedy rodził się współczesny ruch charyzmatyczno-zielonoświątkowy, w Berlinie zebrało się konsylium ewangelicznych kościołów, i wydane zostało tak zwane berlińskie oświadczenie, albo oświadczenie berlińskie, z którego wynika, że języki pochodzą z dołu. Nie napisano oficjalnie, że od diabła, ale że z dołu. No ale każdy, kto co nieco rozumie, wie, co miało to oświadczenie na myśli. Że języki, a więc glosolalia, to coś demonicznego, coś, co pochodzi z dołu. Potem, co śmielsi wręcz ostentacyjnie mówili, że ci, co mówią językami, to paplają, to jest demoniczne, to pochodzi od diabła i tak dalej, i tak dalej. O zgrozo, tak się naucza nawet w niektórych kościołach. Przestrzega się przed mówieniem innymi językami, ponieważ to pochodzi od diabła. Będziemy w którymś momencie mówić, tak, to jest możliwe, że diabeł jest w stanie podrobić wszystko, także i języki. Będziemy o tym mówić. Będziemy też mówić o tym, w jaki sposób rozpoznać, czy dana osoba, która mówi językami, autentycznie przeżyła chrzest z Duchem Świętym, czy też jest zwiedziona, bo jest taka możliwość. Ale kochani, bądźmy szczerzy. Wiadomo, że wśród grzybów, które zbieramy, są i trujące grzyby. A czy nie skusiliście się nigdy, żeby zbierać grzyby? Mam nadzieję, że wy w ten sposób nie postępujecie jak mój syn. Kiedyś moja żona przygotowała zupę grzybową. Siedliśmy przy stole, cała rodzina, a on mówi, ja poczekam do jutra z jedzeniem tej zupy. No i następnego dnia, kiedy widział, że wszyscy żyjemy, zjadł zupę. Nie było już zupy. Nie było zupy. Żałował, że nie zjadł pierwszego dnia. Czy w związku z tym, że wśród dobrych grzybów są trujące, w ogóle grzybów nie jecie? A przecież świadomi jesteśmy, że wśród wielu banknotów, prawidłowych banknotów, są w obrocie także i fałszywe. Jeśli się boicie, że te banknoty, które macie, są fałszywe, proszę dajcie mi je. Ja je chętnie przyjmę. Dajcie na ofiarę do kościoła, jeśli się obawiacie, że to są fałszywe. A więc w życiu praktycznym potrafimy jakoś się dostosować. Natomiast w sensie duchowym, ponieważ gdzieś ktoś coś słyszał, że języki mogą pochodzić od ducha zwodniczego, no to trzeba się trzymać od modlitwy językami z daleka. Na szczęście, tak jak wspomniałem, z tego berlińskiego oświadczenia po wielu, wielu latach niektórzy sygnatariusze, a więc ci, którzy podpisali to oświadczenie berlińskie, ono się zwracało przeciwko między innymi Jonathanowi Paulowi, jednemu z liderów przebudzenia charyzmatycznego i tak dalej. Niektórzy z tych sygnatariuszy się wycofali. Doszli do wniosku, że postawa ich ojców była nie do końca rozważna, dlatego się wycofali. Inni trwają prawdopodobnie w tym przekonaniu, albo być może ja nie wiem o tym, że się wycofali, bo nigdy taka wiadomość do mnie nie dotarła. A więc będziemy mówić na temat bardzo trudny, naprawdę trudny, który będziemy mówić na temat mówienia innymi językami. Ale zanim powiemy o mówieniu innymi językami jako konsekwencji przeżycia chrztu w Duchu Świętym, to najpierw sobie parę słów powiedzmy na temat w ogóle języka. I chyba nie powiem czegoś nowego, jeśli powiem, że język ludzki odgrywa bardzo ważną rolę. Bardzo ważną rolę. Dzięki temu, że mamy język, możemy uzewnętrzniać siebie samych. Dzięki temu, że mamy język, możemy wypowiadać to, co czujemy, nasze stany emocjonalne. możemy realizować siebie samych. I bardzo często po tym, co człowiek mówi, poznajemy człowieka, prawda? Bo to, co jest w sercu, Pan Jezus powiedział, to jest i na ustach. Płytkich duchowo ludzi poznacie po płyciźnie ich mowy, prawda? Głęboko wierzących ludzi poznacie po tym, co mówią. A więc język zdradza nasze wnętrze. Posłuchajcie tych wnętrzu, których jest siedlisko żmij, grzech. Każde słowo to jedno wielkie bluźnierstwo. W ten sposób uzewnętrzniają swoją nędzę duchową, uzewnętrzniają swój grzeszny stan, że są przesyceni grzechem. Człowiek przesycony pożądliwością o niczym innym nie potrafi mówić jak o tym. Człowiek zachłanny o niczym innym nie potrafi mówić jak tylko o pieniądzach. I tak dalej, i tak dalej. A więc język zdradza człowieka. A więc zdradza, kim człowiek jest. Nawet Bóg, tworząc świat, posługiwał się mową. Nie tworzył świata w sposób taki cichy, niemy. Ale kiedy tworzył Bóg świat, to czytamy raz po raz i rzekł Bóg, i rzekł Bóg, i rzekł Bóg, niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie. A więc posługiwał się mową. W przypowieściach Salomona w 18 rozdziale, w 21 wierszu jest mowa, że śmierć i życie są w mocy języka. Śmierć i życie są w mocy języka, cokolwiek to znaczy. Ale taka jest prawda, tak mówi Biblia, że język i to pokazuje, jak bardzo ważnym organem jest język. Pan Jezus w Ewangelii Marka w 11 rozdziale powiedział, że góry przenosimy, gdybyś rzekł, powiedział tej górze. A więc górę przenosimy poprzez mówienie, Żebyście się troszeczkę rozprężyli, stary dowcip. Pewna babcia, mieszkając pod górą, musiała chodzić do studni za górą, bo studnia była z tamtej strony. I raz czytała ten fragment, że może powiedzieć górze, góro, przenieś się, i że góra się przeniesie. Z ufnością klękła na kolana wieczorem i góro, ja cię tu już nie chcę więcej widzieć, żebyś mi nie przeszkadzała w chodzeniu po wodę do studni. Rano, gdy tylko o świcie się obudziła, wygląda przez okno, ciekawa, czy góra jeszcze jest, czy jej nie ma, a góra jak stała, tak stoi. I babcia zrozpaczona mówi, tak, ja już wczoraj wieczorem wiedziałam, że się nic nie stanie. Czasem taka jest wiara. Wiara, jeśli tylko jest... jeśli nie wywodzi się z serca, tylko na ustach, nic nie znaczy. Ale w każdym razie to nie mój temat. Powiada Pan Jezus, góry możemy przenosić, ale myślę, że chodzi tu o te duchowe góry, które przytłaczają ludzi. Mnie czantoria nie przeszkadza. Wręcz cieszę się, że jest, choć dziesiątki lat na niej nie byłem. Częściej goście gdzieś z Polski, z głębi na nią idą niż ja. Ale ona mi nie przeszkadza, ale przeszkadzają mi te góry, które przyciskają moje życie i życie moich braci i sióstr. I te chętnie w imieniu Jezusa Chrystusa przenoszę, mówiąc w imieniu Jezusa ustąp góro. Ale to trzeba wypowiedzieć. To nie wystarczy pomyśleć i nie wystarczy sobie życzyć. Dalej. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 10 wierszu mówi, że zbawienie musi być wyznane. Wszyscy to miejsce znamy. Sercem się wierzy, a ustami się wyznaje. Sercem się wierzy, a ustami się wyznaje. Natomiast apostoł Jakub w 3 rozdziale, w 6 wierszu powiada, że język jest jak ogień zapalony przez piekło. A więc widzimy także, że wielu wielkich mężów bożych w pewnym okresie swojego życia miało problem ze swoim językiem. Pewnie tak jak i my, albo niektórzy z nas mamy problem z naszym językiem. Nie potrafimy zapanować nad naszym językiem. Nieprawdaż? A jeśli potraficie zapanować nad waszym językiem i to tak totalnie, to proszę przyjdźcie, nauczcie mnie, jak się to robi. Bo ja szczerze wyznaję, czasem nie potrafię zapanować nad swoim językiem. Coś powiem, jak to się mówi w cudzysłowie, chlapnę niepotrzebnie i tak dalej, a zwłaszcza wtedy, gdy się zdenerwuję. Dlatego słusznie ktoś powiedział, najlepszą złotą zasadą jest, jak się człowiek denerwuje, nic nie mówić. Ale to się tak mówi. Prawda? Jak ta żona tak denerwuje, nic nie mówić. Albo ten mąż, nic nie mówić. To nie jest takie łatwe. A zatem prawdopodobnie większość wierzących ludzi ma problem z językiem. Dlatego nie dziwmy się, że tak wielki i zacny mąż Boży jak Izajasz miał problem z językiem. Że tak wielki i zacny mąż Boży jak Jeremiasz miał problem z językiem. I nie dziwmy się, że kiedy Jozue nakazał obchodzić Jericho dookoła 6 razy, a potem w 7. dniu 7 razy, to zalecił tylko jedno. Kto z was pamięta? Milczenie. Milczenie. Macie obchodzić w ciszy. Ja sobie to nie mogę, tego sobie naprawdę nie mogę wytłumaczyć. No ale tak było. Jak to iść? Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, a 7. dnia 7 razy i nie narzekać. W upale obchodzić mury Jericha i nie narzekać. Nie narzekać na tego Jozuego, który prowadzi, ty głupi człowieku. Przecież my tego, choćbyśmy chodzili tak 1000 lat, nigdy to się nic się nie stanie. No ale nie mogli tego zrobić. O, myślę, że niektórzy mieli pogryzione języki, bo nie mogli nic powiedzieć, bo był zakaz. Ale jak 7. dnia obeszli ostatni raz, wydali okrzyk, to pamiętacie, co się stało? Bez jednego wystrzału armatniego mury Jericha, najpotężniej ufortyfikowanego miasta w ówczesnym świecie, padły na miejscu. A więc język ma niezwykle ważną rolę do odegrania. I w tej sytuacji nikogo nie powinno dziwić, że Duch Święty, gdy go przyjmujemy, gdy mu pozwalamy, gdy się na niego otwieramy, w pierwszym rzędzie usiłuje coś zrobić nie z naszym uchem, ale z naszym językiem. Zrobić coś z ludzkim językiem. Dlatego ludzie ochrzczeni Duchem przede wszystkim mówili innymi językami. Nie swoim językiem, ale innymi językami. I proszę, prześledźmy to szybciutko, jak się ma sprawa właśnie z mówieniem innymi językami na stronicach Dziejów Apostolskich. Popatrzcie na Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, od 1 do 4 wiersza. Popatrzmy, zobaczmy i stwierdźmy. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Rzeczywiście występują tu 3 znaki potwierdzające napełnienie Duchem Świętym. Jakie? Mianowicie ogień, wiatr i języki. 3 różne znaki. Chciałbym od razu powiedzieć, znaki nie świadczą o ochrzczeniu Duchem Świętym. Nie. My nie oczekujemy na znaki. My przyjmujemy Ducha Świętego, Duchowi Świętemu pozwalamy działać, a znaki temu towarzyszą. Czasem ludzie bardziej się koncentrują na znakach niż na Duchu Świętym. Czasem ludzie oczekują bardziej na znaki niż na Ducha Świętego. Przypomina mi się pewne opowiadanie z pewną kobietą i z jej wnuczką. Mieszkali tak pod lasem gdzieś daleko i rzadko tam kto do nich zaglądał. No aż jednego dnia ta maleńka wnuczka, czy no, powiedzmy, że wnuczka wygląda przez okno i mówi: mamo, no mama niech to będzie, a nie babcia. Mamo, mamo, nasza ciocia idą. Gdzieś to taka gwara. A ta starsza pani się zdenerwowała. Co ją tu niesie? Po co ona tu idzie? Ja tyle mam roboty od samego rana. Co ją tu niesie? Ale to dziecko jeszcze raz patrzy przez okno i mówi: mamo, mamo, ale ciocia gęś niosą. A ta odpowiada: no tak, tak, swój do swego zawsze się ciągnie. Czy zrozumieliście sens tego? Ona nie ciocią się interesowała, ale tym, co ciocia niesie. Tak nie możemy postępować w stosunku do Ducha Świętego. My Ducha Świętego, Duchowi Świętemu dajemy prawo. Na Niego oczekujemy, Jego przyjmujemy, Jemu pozwalamy, a On się manifestował w tym przypadku poprzez ogień, wiatr i języki. Przejdźmy do drugiego miejsca. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 44-46. 10 rozdział, 44-46. Było to w 8 lat po Zielonych Świętach. I posłuchajcie, co jest napisane. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Dalej nie musimy czytać. Jaki znak tu wystąpił? Popatrzcie, nie było tu ognia, nie było tu wiatru, ale pozostał ten trzeci znak. Tym trzecim znakiem były języki. A więc tamte dwa znaki nie wystąpiły, ten natomiast wystąpił. Popatrzmy jeszcze do Efezu, do którego dotarł apostoł Paweł, a o nim jest mowa w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich. 19 rozdział Dziejów Apostolskich. I w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich od 1 do 6 wiersza czytamy tak. Podczas gdy Apollos, a to było 30 lat po Zielonych Świętach, podczas gdy Apollos przybywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu. A spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy wy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. I znowu zauważcie, nie ma tu ognia, nie ma tu wiatru. Pojawia się nowy znak, jest nim proroctwo. Ale pozostaje ten sam w każdym z tych przeżyć, a tym samym, który występuje w każdym przeżyciu, jest glossolalia, jest mówienie innymi językami. Dochodzimy do bardzo ważnej sprawy, bracia i siostry. Chcę zauważyć, że są dwie możliwości mówienia innymi językami. Istnieją dwie różne możliwości mówienia językami, i każda z tych możliwości jest ważna. Jedna z nich to modlitwa językami, a druga z nich to dar języków. Nie wszyscy rozumieją to rozróżnienie i stąd biorą się też nieporozumienia dotyczące języków. Naprawdę, ja jestem zdumiony, bo stosunkowo niedawno czytałem pewną książkę zacnego brata, który także i u nas tutaj bywał, już nie żyje, który zupełnie to wszystko pomieszał. I powiedzmy sobie, z taką dość zdecydowaną krytyką wystąpił pod adresem języków. Mówi, jak to jest możliwe, że namawia się ludzi, żeby każdy mówił innymi językami. To dlaczego nie każdy ma dar uzdrawiania? To dlaczego nie każdy ma dar prorokowania? To dlaczego nie każdy ma dar czynienia cudów? To niby dlaczego każdy powinien mieć dar języków? Tak sobie myślałem, kochany bracie, tyle lat przeżyłeś, a nie rozumiesz podstawowej prawdy, że języki manifestują się na dwa sposoby. Modlitwa językami to jest zupełnie co innego. Niektórzy nazywają to znak i dar języków. I rzeczywiście, niektórzy powtarzają za apostołem Pawłem, czy wszyscy językami mówią? Proszę, otwórzmy to miejsce, pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wiersz 30. Rozdział 12, wiersz 30. Paweł zadaje tu retoryczne pytanie, na które nie udziela odpowiedzi. A to retoryczne pytanie brzmi, czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? I chciałoby się powiedzieć z apostołem Pawłem, apostole Pawle, absolutnie masz rację. Nie wszyscy. Ale kochani, zwróćcie uwagę, apostoł Paweł mówi to w kontekście darów. Tak, mówi o darze czynienia cudów, o darze prorokowania, mówi o innych darach. A więc mówi prawdę, nie wszyscy mają dar języków. Tak jak nie wszyscy mają dar uzdrawiania, tak jak nie wszyscy mają dar prorokowania, tak jak nie wszyscy mają dar czynienia cudów. Paweł to mówi w kontekście darów. Bo jest różnica między darem języków, a modlitwą językami. Dar języków tym się charakteryzuje, że musi być w zgromadzeniu tłumaczony. Jeśli nie ma kogoś, kto tłumaczy, to ten, kto chce manifestować dar języków, musi milczeć. Proszę, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 28 wiersz. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. To dotyczy daru języków. Jeśli ktoś ma dar języków, to zanim on otworzy usta w zborze i zanim zacznie głośno mówić językami, to musi mieć świadomość potwierdzoną przez Pana, że albo on sam, albo ktoś inny na sali będzie to tłumaczył. I na tym właśnie polega dar języków, że zanim dar języków zostanie zamanifestowany, to osoba ta wie, że będzie tłumaczyć ona albo ktoś na sali. Jeśli natomiast nie ma takiego przeświadczenia, że będzie tłumaczenie, to powinna taka osoba milczeć w zgromadzeniu. To znaczy milczeć. No może się modlić po cichu, ale nie może na głos, bo Paweł mówi, z tego nie ma żadnej korzyści. No tego nikt nie rozumie. A więc mówimy o darze języków. Ale jeśli chodzi o dar języków, to zostawmy to może ten rozdział na później. Kiedyś, kiedy będziemy omawiać dary ducha, to jeszcze do tego tematu wrócimy. Będziemy mówić o darze języków, ale nas dzisiaj nie interesuje tak dar języków. Ja chciałem tylko zaakcentować, że języki możemy podzielić, czy modlitwę, języki możemy podzielić na dwa rodzaje. Dar języków i tu są pewne ograniczenia. Są pewne ograniczenia, pewne restrykcje, pewna instrukcja nałożona przez Pawła. Nie każdy ma dar uzdrawiania, nie każdy ma dar rozeznawania duchów i nie każdy ma dar języków. Rozumiejmy to. W darze języków będziemy, ale tak jak powiedziałem, o darze języków będziemy mówić trochę później. Kiedyś tam, kiedy będziemy mówić na temat darów. Ale zwróćcie uwagę. Ten sam apostoł Paweł, który zadaje to retoryczne pytanie, czy wszyscy językami mówią, W pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, 5 wierszu mówi tak: a pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. No to jak to jest, Pawle? Ty mówisz tu w jednym miejscu tak, a w drugim miejscu, że chcesz, żebyśmy wszyscy językami mówili. Tu w tym momencie Paweł nie mówi o darze języków, tylko o modlitwie językami. Zauważcie w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 18 wiersz. Paweł pisze tak: dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Czyżby wszyscy Koryntianie mówili językami? Z tego wynika. Mówi, ja i tak więcej językami mówię niż wy wszyscy tam w Koryncie. Z tego wynika, że oni wszyscy mówili językami. No a pyta ich, czy wszyscy mają dar języków? Czy tę różnicę widzicie? Kiedy mowa jest o darze, to mowa jest o darze. A kiedy jest mowa o mówieniu albo modlitwie, glosolali, to w pewnym sensie jest to zachęta, aby wszyscy mówili, aby jak najwięcej mówili. W liście do Efezjan zaś ten sam apostoł nakazuje, posłuchajcie, co nakazuje, w 6 rozdziale, w 18 wierszu. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tu nie chodzi o ludzkiego ducha, bo by było przez małe d. A skoro tu jest przez duże d, to znaczy, że Pawłowi chodziło o Ducha Świętego. A zatem, aby w każdym czasie, na każdym miejscu wierzący ludzie mogli się modlić w duchu, czyli innymi słowy językami. Dalej popatrzcie, list Judy. List Judy, pewnie też wam znany, 20 wiersz. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się, w Duchu Świętym. Znowu jest apel, aby ludzie modlili się w Duchu Świętym. A więc to, o czym mówiliśmy, językami. Niestety stwierdzić trzeba, że mimo zaleceń Pisma, nie wszyscy wierzący modlą się językami. Bierze się to chyba z tego, że nie wszyscy są świadomi korzyści wynikających z modlitwy językami. Trzeba mieć pewnego rodzaju poznanie, oświecenie od Ducha Świętego, żeby wiedzieć, jaki jest cel modlitwy językami. Nie mówię o darze. Dar to jest zupełnie coś innego. Mówię o modlitwie językami. A więc nie wszyscy prawdopodobnie to rozumieją i w związku z tym nie wszyscy się modlą językami. No więc zadajmy sobie teraz pytanie, w jakim celu otrzymujemy zdolność od Ducha Świętego pochodzącą modlenia się językami? W jakim celu Bóg, czy Chrystus, obdarzył swój Kościół zdolnością nadnaturalnej modlitwy, modlitwy językami? W jakim celu? Czasem słyszy się, że po to otrzymaliśmy języki, by głosić Ewangelię. Ale, kochani, Nowy Testament nie odnotowuje takiego przypadku, żeby ktoś głosił Ewangelię językami. W Zielone Święta modlono się 16 różnymi językami. Od partów, partowie, medowie itd. To by trzeba czytać Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Ale kiedy stanął Piotr, to nie głosił Ewangelii językami, tylko głosił w takim języku, że go wszyscy ludzie słyszeli, a więc był to język, którego się uczył gdzieś tam nad Jeziorem Galilejskim. Nie głosił językami, nie miał przy sobie tłumacza języków. Głosił językiem, którego się uczył w szkole, którym się posługiwał na co dzień. To znaczy tak, zdarzało się i zdarza się, że modlitwa językami, nie głoszenie Ewangelii językami. Gdyby ktoś z was stanął za kazalnicą i zaczął głosić Ewangelię językami, to oczekujcie, że przerwę i poproszę, byście usiedli. Bo to nie jest biblijna zasada. To nie jest biblijne. Po to mamy język polski, żeby mówić mową zrozumiałą, żeby wszyscy rozumieli. A zatem nie głosimy Ewangelię językami. Języki są nam dane po to, żeby się nimi modlić, a nie głosić. Ale może się zdarzyć, że ktoś się modli językami, a ktoś obok niego stojący może ten język rozumieć. Czy jesteście tego świadomi? Apostoł Paweł powiada, że możemy się modlić, że jest możliwość modlenia się językiem anielskim i ludzkim. Anielskim i ludzkim. Nie będę dzisiaj się zastanawiał, dlaczego anielskim, a dlaczego ludzkim. Dlaczego tak albo tak, bo to ma swoje duchowe znaczenie. W każdym razie jest to możliwe, że kiedyś stoisz w ławce i modlisz się, ktoś stojący obok ciebie, modli się językami, ktoś stojący obok ciebie może to rozumieć. To jest język ludzki. No powiedzmy sobie przykład z naszego zboru. Znacie go doskonale, bo ja już swego czasu o nim mówiłem. Gdy w latach 80. nawiedziła nas telewizja polska i nagrała program z naszego nabożeństwa uzdrowieńczego. Ni stąd, ni zowąd, wtedy, kiedy była taka podniosła atmosfera, jeden z braci zaczął się modlić trochę głośniej językami. No, ja tego nie za bardzo pochwalam, no ale modlił się językami, no cóż miałem zrobić. I to zainteresowało osobę, dźwiękowca, który nagrywał dźwięk. I podbiegł do niego i podstawił mu mikrofon. I on się, nawet nieświadomy, bo miał zamknięte oczy, modlił językami. A ten to wszystko nagrał. Ekipa nagrała, co chciała, pojechała, a gdzieś po jakimś czasie dostaje list od tej ekipy, od tego dźwiękowca, z pytaniem: gdzie ten młody człowiek, pyta mnie dźwiękowiec, nauczył się starochaldejskiego języka? Bo tego języka się dzisiaj już praktycznie w świecie nie używa. Gdzieś tam w dorzeczu Eufratu i Tygrysu jest jakaś niewielka grupa ludzi, która tym językiem się posługuje. I wyjaśnia, po powrocie od was taśmę z nagraniem modlitwy językami zaniosłem do językoznawców, do lingwistów na Uniwersytecie Warszawskim. I oni po przesłuchaniu tej taśmy stwierdzili, że jest to starochaldejski język i są zaciekawieni, gdzie się ten człowiek tego nauczył. Czy mógłbym wskazać źródło, gdzie on się tego nauczył? Odpisałem: nie znam takiego uniwersytetu, gdzie by tego języka uczono. Wiem natomiast, kto jest profesorem tego języka, kto uczy tego języka. Profesorem uczącym tego języka jest Duch Święty. No i już nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Widocznie nie bardzo zrozumiał, o co mi chodzi. No w każdym razie to jest możliwe. I kochani, zdarzały się przypadki, że jakiś Polak, o czym czytałem, gdzieś w dalekim San Francisco wszedł do jakiegoś zboru kościoła, stanął obok osoby, która się modliła językami. I ta osoba, modląc się językami, wyczytywała precyzyjnie cały jego życiorys. A więc od dzieciństwa poprzez młodość do obecnych problemów wypowiadała w polskim języku. W każdym razie on to rozumiał. Kiedy skończyła się modlitwa, podchodzi do niej i chce ją zagadnąć po polsku, a ona patrzy zdumiona, nie rozumieć. No w każdym razie nie rozumiała tego. No to jak to? Przecież modliła się językiem. Nie rozumiała. Rozumiała na ten moment, kiedy modliła się językami. A więc to się może zdarzyć. To się może zdarzyć, kiedy się modlimy, że ktoś stojący obok nas może tę modlitwę rozumieć. W jakim celu otrzymujemy języki? Dlaczego mamy się modlić językami? Jeszcze raz powiadam, nie mówimy o darze. O darze będziemy mówić w tym momencie, kiedy będziemy mówić o darach Ducha Świętego. Dzisiaj mówimy o modlitwie językami, o tym pierwszym strumieniu, o tym pierwszej cesze modlenia się glosolali, modlitwa językami. W jakim celu? O, jest wiele celów. Gdyby to nie było bezwartościowe, Bóg by swojego ludu tym błogosławieństwem nie obdarzał. Skoro Bóg obdarzył w Dzień Zielonych Świąt 128 osób, potem w domu Korneliusza, potem Pawła obdarzył, bo mówi: dziękuję Bogu, że więcej niż wy wszyscy mówię, potem w Efezie, to znaczy, że Bóg ma jakieś w tym zawarte błogosławieństwo. Chodziłoby tylko o to, żeby lud Boży to odkrył, zrozumiał i praktykował. Jakie więc? Może na niektóre tylko zwróćmy uwagę. I tak po pierwsze, w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, w 26 wierszu Paweł, apostoł, pisze tak: podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. No proszę, czy rozumiemy to słowo? Pewnie tak. Czy bracia i siostry, kiedy się modlimy, mamy 100-procentową pewność we wszystkim, że taka jest wola Boża? No widzicie, modliliśmy się o pastora Józefa Duchniaka, modliliśmy się o siostrę Martę. Czy ktoś z was był tydzień temu pewien, może nie tydzień temu, troszeczkę wcześniej, czy ktoś z was był pewien, że taka jest wola Boża, aby oni w tym tygodniu umarli? Jeśli wy byliście tego pewni, ja tego nie byłem pewien. Każdy z nas chciałby, to znaczy chcielibyśmy, żeby jeszcze mogli pożyć, żyć. Albo no, różne są sytuacje. Czyż nie zdarza się nam, że stoimy i nie wiemy, o co się w tej sytuacji modlić? O co się w tej sytuacji modlić? Powiem tak, że nie jestem zdania, że należy na Bogu wymuszać. To się nie opłaca. Możemy coś na Bogu wymusić. Czyż nie macie świadectw w Starym i Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, że ludzie coś na Bogu wymusili? O jest, tak, jest wiele takich miejsc, gdzie jest powiedziane, że Bóg się z tym nie zgadzał, ale oni tak bardzo chcieli mieć króla, ponieważ wszystkie narody mają. No to dobrze, będziecie mieć króla, ale ja przestaję być waszym królem. I od tego się zaczęły problemy. Czasem tak jest, że my potrafimy coś na Bogu wymusić. Bóg, żebyśmy się odczepili, w cudzysłowie mówię, zgadza się na to. Ale to się zawsze źle kończy. Przypomnę wam matkę, która trzymała dziecko umierające. Nie zgadzam się, żeby to dziecko umarło, a ono już siniało. No cóż, zostało uzdrowione, ale potem to było utrapienie na całe życie. Czyż nie lepiej było, gdyby było umarło wtedy i w pokoju zeszło z tego świata? Czy wiemy zawsze, o co się modlić? Jak myślicie? Jeśli wy macie, ja nie jestem zawsze pewien. Nawet Pan Jezus tej pewności do końca nie miał. Ojcze, w ogrodzie Getsemany wołał, jeśli może mnie ten kielich minąć, niech tak się stanie, ale nie moja wola, ale wola Twoja niech się stanie. Modląc się zawsze musimy uwzględniać nie naszą wolę, ale wolę Bożą. Nawet jeśli by to wyglądało, że to jest niekorzystne dla nas, ale jeśli w tym jest wola Boża, to jest to dobre. Lepsze niż wtedy, kiedy my na swoim byśmy chcieli postawić. No ale my nie wiemy. I tutaj apostoł Paweł mówiłby, my nie wiemy, bowiem nie wiemy, jak się modlić, jak należy, nie wiemy, o co się modlić, jak się należy, ale wtedy z pomocą przychodzi nam błogosławiony Duch Święty i On wstawia się za nami we stchnieniach niewymownych. Kiedy to się dzieje? Kiedy lud Boży modli się językami. Jeśli nie wiesz, o co się modlić i jak się modlić, zacznij się modlić językami. A Duch Święty, który jest w Tobie i który pobudza Twojego ducha do modlitwy językami, wie, jaka jest wola Boża. Wie czy nie wie? Przecież w liście do Koryntian jest powiedziane, że Duch Święty bada wszystko, nawet głębokości Boże. I On wie, jaka jest wola Boża. Jeśli Mu umożliwisz, to On się będzie przez Ciebie modlił zgodnie z wolą Bożą. Powiesz, ale ja nic z tego nie rozumiem. No to właśnie o to chodzi, żebyś nie rozumiał, bo byś prawdopodobnie się o to nie modlił, gdybyś rozumiał. Tak, ja znam wiele takich przykładów, nawet nie z mojego życia, ale z mojej rodziny, kiedy ludzie, teściowa się modliła, zupełnie nie wiedząc, o co chodzi. Kiedy mój brat jechał z bratową gdzieś do Koszalina, jeszcze jeden gość ze Stanów z nimi, nagle teściowa powiada potem gdzieś o 5:00, poczuła takie pragnienie, aby się modlić o nich, bo oni byli już w podróży. Nie wiedziała dlaczego. No więc nagle módl się o Józka, módl się o Renię i módl się o brata Józefa Karasia. No ale co się dzieje? No módl się. No pomodliła się, coś tam pobłogosław, zachowa i tak dalej. Ale ciągle miała to przemożne pragnienie módl się. Nie wiedziała więc dlaczego i zaczęła się modlić językami. I resztę godziny czy ileś tam spędziła w modlitwie językami. Gdzieś koło godziny 7:00, jeśli dobrze pamiętam, dzwoni telefon i informacja z Ostrow Małopolski, nie, Wielkopolski, kraksa, wypadek, czołowe zderzenie, szpital, połamani, pogruchotani, ledwie uszli z życiem, ale czy przeżyją? Bóg jeden wie. Policja czy milicja rozkłada ręce, jak oni przeżyli w tej katastrofie. Powiedzcie mi, czy na rozum ludzki mogłoby to przyjść? Czy rozum ludzki podyktowałby wam tego rodzaju modlitwę? Pewnie nie. Ale Duch Święty wiedział, co się wydarza tam, co się tam będzie wydarzać. Dlatego szukał kogoś, kto by się modlił, kto by się wstawiał. Szukał kogoś, kto by stanął w wyłomie i wstawiał się. No i znalazł. No ale ona nie była w stanie wiedzieć, o co chodzi, o co się modlić, jak się modlić. Pozwoliła więc, aby Duch Święty sam przez jej usta się modlił. No i tak się to stało. A więc po pierwsze otrzymujemy modlitwy językami po to, żeby się modlić według woli Bożej. I popatrzcie, apostoł Paweł mówi, że Bogu dziękuję za to, że więcej się modli językami niż wy wszyscy. Po drugie, otrzymujemy modlitwy językami także i dla innego celu. Mianowicie tam, gdzie jest powiedziane w pierwszym liście do Koryntian, kto językami mówi, ja już to czytam, żeby nie być gołosłownym. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Wiersz 4. Bo kto językami mówi, tu gdzie jest mówi, możecie sobie wstawić, modli się, siebie tylko buduje. Tak, to prawda, że ten i tamten i ten i tamten nie ma z tego nic, kiedy ja się modlę językami. Ale ja mam z tego korzyść. Zgadza się? Na czym ta korzyść polega? Ano na tym, że kiedy się modlę językami, siebie samego buduję. I to słowo buduje w języku greckim, z języka greckiego można też tłumaczyć innym wyrazem. Siebie samego ładuje. Mamy takie urządzenia jak bateria, jak akumulator. I jeśli go nadużywamy, to on się rozładowuje. Co trzeba zrobić, żeby go naładować ponownie? Żeby znowu zaczął funkcjonować? Możesz mieć silnik, możesz mieć benzynę, możesz mieć pedał, możesz mieć kierownicę, wszystko, ale jeśli akumulator jest nienaładowany, nie pajdziesz. Nie ruszysz z miejsca, chyba że cię ktoś popcha. Nie wiem nawet, czy tych nowoczesnych samochodach można pchać, bo jeszcze komputer byś zepsuł. Nie znam się na tym. Ja w każdym razie nie pcham mojego. Wolę kupić nowy akumulator. Albo co się robi, jeśli się akumulator rozładuje? Ładuje się. Podłącza się go pod prąd, prostownik i on się ładuje. I jak się naładuje, przekręcasz kluczyk, dalej zadziała. Motor zapala. A więc ładuje. I widzicie, kochani, to dotyczy zwłaszcza tych, którzy służą Panu, tych, którzy głoszą, tych, którzy zwiastują. Nie myślcie, że są to próżne słowa, co mówię. Ktoś powiedział także, aby przygotować godzinne kazanie, trzeba co najmniej 8 godzin na to poświęcić. To nie tak, że już mam kazanie, już mam kazanie. O, proszę, jestem gotów. Tak, mam być zawsze gotów, przygotowany. Ale żeby wygłosić kazanie, trzeba czasu i na rozważanie słowa, i na modlitwę, i na medytację. I powiadają niektórzy, że zabiera im to 8 godzin. A czy wiecie, że po wygłoszeniu kazania, nie takiego tylko po wygłoszeniu kazania, kiedy kazalnica się trzęsie, to człowiek taki zwiastujący wychodzi, no, sflaczały, w cudzysłowie. Naprawdę. No, ja nie wiem, czy to jest szczęśliwy zbieg okoliczności, że my mamy tylko jedno nabożeństwo w niedzielę. Ale co robią ci, którzy mają 2 albo i 3 nabożeństwa i ten sam kaznodzieja 2 albo 3 razy występuje? Sobie tego nie wyobrażam. Ale wiem, jak to bywa na ewangelizacjach. Do południa wykłady. Po południu nabożeństwo ewangelizacyjne, a potem ludzie wychodzą do przodu, aby się o nich modlić. Modlimy się o uzdrowienie, gromimy w imieniu Pana Jezusa i tak dalej, i tak dalej. I wieczorem już jestem gotowy, rozłożony. A rano trzeba znowu głosić. Albo za chwilę znowu trzeba głosić. Rozładowany totalnie, rozładowany zupełnie. No to co mam wtedy zrobić? Powiedzieć, przerywam ewangelizację, bo się rozładowałem? Nie. Znajdź sobie gdzieś, jeśli ja przynajmniej tak robię, znajduję sobie gdzieś jakiś kąt. Niech sobie tam siedzą, gadają, a ja się gdzieś ulatniam, zamykam, wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, do jakiegoś kąta. No ale jestem już tak zmęczony, że rozum nie pracuje. Odmawia posłuszeństwa. Byliście kiedykolwiek tak zmęczeni? To co? No to Paweł powiada, że kto językami mówi, to rozum tego nie przyswaja. A więc rozum odsyłam na wczasy, a Duchowi Świętemu pozwalam, aby się przeze mnie modlił. I modlę się językami. Modlę się i to jak rosa Hermonu zrasza moją duszę, wzmacnia mnie, ładuje mnie. Ładuje mnie, wzmacnia mnie. Albo inny przykład. Jadę samochodem, no nie mogę myśleć, bo tu znak taki, a tam radar. No nie dam rady, no, muszę myśleć. Ale co robię wtedy? To znaczy co, jadę i tak myślę o tych radarach, o tych znakach? Nie. Myślę o znakach, o radarach, ale w duchu się modlę. Modlę się językami. No bo to szkoda czasu, jadąc na przykład do Katowic na usługę, żeby godzinę tylko jechać i myśleć o Banialukach. Szkoda czasu, jadąc do Warszawy tyle godzin i nie modlić się. A rozumiem, to mam problem, ale językami nie mam żadnego problemu.